Nie Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji TRWAM oraz słuchaczy Radia Maryja w ostatnią sobotę września. Zbliża się październik, miesiąc modlitwy różańcowej, a więc dla nas szczególny, bo poświęcony Maryi Królowej Różańca Świętego. Chcemy więc już powoli przygotowywać się, aby zachęcać jak najwięcej osób do tego, by uczestniczyć wspólnie w nabożeństwach różańcowych, byśmy mogli wraz z całym Kościołem dziękować Maryi, za jej matczyną opiekę, za ten cudowny. I najwspanialszy dar, jakim jest Różaniec Święty. I przez tę modlitwę wypraszać potrzebne łaski dla nas samych, dla naszych rodzin i dla całego świata. Poprzez nowenę przygotowujemy się do święta, świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. To święto przypada 29. Września. Pragniemy szczególnie uczcić świętych Archaniołów, którzy strzegą nas, chronią przed złem, przed niebezpieczeństwami. Każdy z nich ma inną rolę, inną funkcję, którą Bóg im wyznaczył, ale są blisko Pana Boga, blisko Jego tronu. I wstawiają się za nami. Ich wstawiennictwo jest bardzo potężne. Również rola, jaką odegrali w dziejach zbawienia, czytamy o nich na kartach Pisma Świętego, o tym, jak archaniołowie byli przez Boga posyłani do ludzi. Święty Michał Archanioł, którego imię znaczy któż jak Bóg jest wodzem Wojska Niebieskiego. On stoczył walkę z Lucyferem i On nieustannie strzeże Kościół, strzeże każdego z nas, przed złem przed atakami złego ducha, przed jego zasadzkami i pokusami. Dlatego wzywamy tak często wstawiennictwa świętego Michała Archanioła, aby nas bronił, aby pomagał nam rozróżniać dobro od zła. Wybierać zawsze dobro, to co Boże, stawać po stronie Pana Boga, a odrzucać wszystko to, co pochodzi od szatana, co sprzeciwia się Panu Bogu, odrzucać wszelkie pokusy, wszelki grzech, aby iść tylko i wyłącznie za głosem Pana Boga i być Mu wiernym. Dlatego prośmy jak najczęściej, najlepiej w codziennej modlitwie, o wstawiennictwo świętego Michała Archanioła, aby nas zawsze strzegł i chronił przed złem. Bo wiemy, że jesteśmy słabi i tak często ulegamy złu, ulegamy pokusom. Chcemy więc mieć. Ten dar rozeznania, abyśmy potrafili w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie przeciwstawić się złu i nie ulec jego pułapkom. Natomiast święty Gabriel, archanioł, jest nam dobrze znany ze sceny zwiastowania, kiedy przyszedł do Maryi aby przekazać jej nowinę, że zostanie matką syna Bożego. Jest więc Bożym posłańcem, a jego imię znaczy właśnie Mąż Boży. Tak więc, święty Gabriel, Archanioł, jest tym, który przekazuje Boże wiadomości. Może również. I każdemu z nas pomóc w tym, jak rozpoznać głos Pana Boga, jak rozpoznać Jego wolę, jak odkryć plan, jaki Pan Bóg przygotował dla każdego z nas. Dlatego prosimy Go o wstawiennictwo, aby pomagał nam być Wiernymi Panu Bogu we wszystkim, bo Bóg przychodzi do nas na różne sposoby, aby objawiać nam swoją wolę. Nieraz nie jest to tak bezpośrednio, jak przyszedł właśnie Archanioł Gabriel do Maryi i przekazał jej wiadomość od Pana Boga. Ale Pan Bóg posyła do nas różnych ludzi. Daje nam swoje słowo zawarte w piśmie świętym. Daje różne wydarzenia, ale także natchnienia. Ważne, żebyśmy potrafili to rozpoznać, usłyszeć, przyjąć i wypełnić w swoim życiu. Dlatego niech święty Gabriel, Archanioł, nam w tym pomoże. I święty Rafał, Archanioł którego imię znaczy Bóg uzdrawia. On został właśnie posłany do Tobiasza. Czytamy o tym w Piśmie Świętym. On jest tym, który leczy duszę i ciała, ale również jest patronem podróżujących. Więc Chcemy prosić Go o to, aby pomagał nam, wzmacniając nasze ciało, aby mogło służyć Panu Bogu, ale przede wszystkim naszą duszę, aby była zdrowa, by nie było w niej żadnej choroby, która pochodzi od zła. Choroby grzechu, smutku, lęku, ale by zawsze panował w naszym sercu, w naszej duszy Boży Pokój i aby Bóg zawsze był na pierwszym miejscu w naszym życiu. Wtedy wszystko będzie miało swoje właściwe miejsce. Również prośmy. Świętego Rafała, Archanioła, o to, by towarzyszył nam w naszych podróżach, abyśmy zawsze bezpiecznie dotarli do celu, aby nas chronił przed różnymi niebezpieczeństwami i by prowadził nas po drogach naszego życia, bo całe nasze życie jest drogą, jest wędrowaniem do celu, jakim jest niebo. Prośmy więc go o to, by nas prowadził, abyśmy nigdy się nie zagubili, ale wytrwale szli do celu, ponieważ rozpoczynamy niedługo kolejny miesiąc. Tak więc chcę przedstawić intencje apostolstwa modlitwy, intencje papieskie na październik, abyśmy mogli dołączyć je. Do naszej codziennej modlitwy różańcowej, którą odmawiamy jako członkowie podwórkowych kół różańcowych dzieci. I tak, intencja ogólna: aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki. Intencja ewangelizacyjna, aby Światowy Dzień Misyjny. Odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii. Łączmy się w tej modlitwie wraz z całym Kościołem na czele z Ojcem Świętym Franciszkiem, wypraszając potrzebne łaski i modląc się w tych intencjach. Za tydzień przypadać będzie pierwsza sobota. Miesiąca. A więc, jak w każdą pierwszą sobotę, będziemy wynagradzać niepokalanemu sercu Maryi za wszystkie grzechy i zniewagi. Zachęcam do kontynuowania nabożeństwa pięciu pierwszych sobot miesiąca. Spełnijmy więc warunki tego nabożeństwa, uczestnicząc w tym dniu we Mszy Świętej przyjmując komunię świętą, także przystępując do spowiedzi świętej, odmawiając różaniec święty i to wszystko ofiarując intencji wynagrodzenia niepokalanemu sercu Maryi za wszystkie grzechy i zniewagi. Także jest jeszcze jeden warunek, aby przez 15 minut rozważać jedną tajemnicę różańca świętego. Bądźmy przy sercu Matki Najświętszej. Chciejmy wynagradzać, przepraszać za wszystkie zniewagi, grzechy i bluźnierstwa. Pocieszajmy serce Matki Bożej, to serce, które jest ratunkiem dla świata, ratunkiem dla każdego człowieka. Spełnijmy w ten sposób prośbę jaką Pan Jezus i Matka Boża przekazali, Fatimie, przekazali również później siostrze Łucji. To bardzo ważne nabożeństwo, ta modlitwa, którą ofiarujemy Panu Bogu właśnie w intencji wynagrodzenia ma wielką moc. I również w tym dniu, pierwsza sobota miesiąca to Pierwszy dzień października, więc wspomnienie świętej Teresy od dzieciątka Jezus, która jest patronką misji i patronką podwórkowych kół różańcowych dzieci. Dlatego w tym dniu szczególnie także prośmy o wstawiennictwo naszej patronki. Niech wyprasza nam potrzebne łaski, niech uczy nas iść małą drogą. Do doskonałości duszy. Niech uczy nas miłości do Pana Jezusa i tego, abyśmy wszystko czynili z miłości do Niego, do innych ludzi, do Pana Boga, do Matki Najświętszej. Również powierzajmy wspólnotę podwórkowych kół różańcowych dzieci, prosząc, Przedstawiennictwo świętej Teresy o rozwój, o to, by każdy z nas był zawsze wierny Matce Bożej i wytrwały w modlitwie różańcowej. Na zakończenie zapraszam na regionalne spotkanie podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci, które odbędzie się już jutro w Świnoujściu w Parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla. Niech nikogo z Was nie zabraknie. Matka Boża czeka na Was i my również czekamy. A więc do zobaczenia jutro w Świnoujściu. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłą sobotę z Panem Bogiem.